Witam, witam. Za chwilę kończy się karnawał bogów i zaczyna mityczny Tytan, więc czas na szybkie podsumowanie. Miałem w ogóle nie dociskać tego eventu. Um, nie miałem czasu go grać. Zrobiłem rzadki przez pierwsze dwa dni. Epicki i legendę robiłem dopiero w niedzielę, więc musiałem niestety to zrobić na flaszkach, ale jak wiecie, leżałem, kurowałem się. Natomiast wyszło całkiem nieźle. Tu, jeśli chodzi o rzadki, jest top 1000, więc będzie. Tabard i pokażę Wam mój skład. Grałem tym. Więc wcale nie trzeba mieć jakichś super kart, które są na podwójnych limitach, wszystkie na talentach. Zarola jest w ogóle bez talentów, tu wszystko jest na pojedynczym limicie, słabe oddziały. Natomiast ważne, żeby to były postacie bijące trzech lub wszystkich z dużą siłą. No i Gunnar, mimo tego, że jest odbicie niebieskich, to i tak się sprawdza. Jeśli chodzi o epicki. No to to był mój skład. Tu miałem Niszczenie Pomocników jako gormka, Kolen um, bez przełamania, tak samo Cilian. Wilbur nawet bez talentów, Oddziały, Patologia, a miejsce 327 i muszę przyznać, że ten epicki naprawdę poszedł bardzo łatwo. Um, byłem w połowie, jak ktoś mnie zapytał o wyniki, bo mówił, że chce dociskać. Ja porównałem, mówię, kurczę, ale no ty jesteś blisko to 500, ja zrobiłem 5 map i na niektórych mam lepsze wyniki. Dobra, dojdę do końca i ci pokażę. Um, Doszedłem do końca i byłem w top 500, więc poprawiłem a, 4 albo 5 dodatkowych map. I jest do, dosyć fajne miejsce. Jeśli chodzi o legendę, tu też używałem niszczenia pomocników, tu grałem sobie 3-2. E, tu już trochę mocniejszy skład brałem, ale dlatego też, żeby um, zrobić to po prostu jak najniższym kosztem. E, spokojnie, ciliany, koleny tu, tu się sprawdzają. E, 3-2 jak widać też. Um, i ta siódma mapa weszła mi, sorki, ta siódma mapa za 115 tysięcy weszła naprawdę świetnie. Tam nie było skrzynki nawet, tam był jeden ruch i 18 combo. Um, I spojrzałem później na ranking, mówię: Dobra, przelecę tylko do końca, zobaczę jak będzie. Także nawet nie poprawiałem e, tych ostatnich map. E, tu spokojnie można po 125 tysięcy wykręcić. E, 130 parę już na tych ostatnich to jest naprawdę taki Mega wysoki wynik, natomiast uznałem, dobra, i tak nie cisnę na top 100. Nie potrzebuję e, poprawiać żadnej mapy, e, więc zostawiłem jak jest. Dlatego te ostatnie poziomy wyglądają trochę patologicznie. Tak samo, jeśli na, trzecim, e, na trzeciej mapie mam 92 000, na czwartej też, no to czwartą mógłbym poprawić. Tak samo drugą mapę. No tu sporo jest do zrobienia. Tak naprawdę ta legenda ładnie weszła i. Gdybym miał arty i czas, może bym powalczył o top 100. Tam jeszcze sporo brakowało. 70 tysięcy. Natomiast na ostatnich trzech mapach 10, 30, około 40 tysięcy było do wykręcenia, więc gdzieś jeszcze 30 tysięcy musiałbym po drodze znaleźć. No dobra, zakończyło się to wydarzenie, tu mogę pokazać miejsca pierwsze. Um, to jest legenda? Dokładnie, koleny. Więc jak macie ten drugi kostium kolena, róbcie sobie po dwie sztuki, łamcie, bo jak widzicie to się powtarza. Jeśli chodzi o rzadki, grali w sumie podobnie do mnie, um, zielonymi tutaj. Także czekamy na nagrody i zobaczę czy to wrzucę, czy zmontuję od razu z nagrodami z mitycznego tytana. Okej, okay, są tokeny. Na tokenach mi zależało, bo zbieram je na święta. Tam będzie kilka bardzo fajnych postaci, będzie zielona wersja Hipka. Um, strzałki zdecydowanie są mi potrzebne, dlatego też uznałem, dobra, jak już jestem tak blisko, to docisnę do tego top 500, bo chociażbo gimę mam do zrobienia, więc to jest spoko. W legendzie tu nie ma wielkich nagród poza kolejnymi trzema tokenami. Zazwyczaj pokazuję ile czego mam, ale. Już nie chcę jakoś strasznie przedłużać. Um, 30 tokenów już i 123 na oddziały. Flaszek tytanów. Boże. Spoko. I rzadki tu będzie tabard. I tabardów akurat mam najwięcej. Jakbym miał damaszków dużo, to bym te tabardy zużył. Natomiast potencjalnie dla kogo będą te tabardy? Kilka osób poprosiło mnie, żebym zrobił czy poprosiło. Ja wyszedłem z inicjatywą i powiedzieli, że to jest bardzo fajny pomysł, żebym zrobił mistero dla fanu i trochę nim pograł, pokazał, czy faktycznie jest bezużyteczny, czy się nim da grać. Mam, ze ścieżki chyba będzie jeszcze jeden tabard, jak dobrze pamiętam, a może teleskop i pierścionki, nie wiem. Ale okej, okay, mam praktycznie na trzy postacie, więc jest to w planach mistero. Um, I zastanawiam się, czy dubel Aramisa i dubel Lui do drugiej prawie bliźniaczej drużyny czy może coś innego coś mi tam ucięło natomiast wiadomo co najlepiej byłoby zrobić z fioletu jedna z najbardziej przegiętych fioletowych kart Fara um, moc statystyki przegięte czekajcie na recenzję pytano mnie czy ona będzie lepsza porównywalna do Pęgiego i tak dalej ja powiedziałem poczekajmy do wersji w której ją wprowadzą i wtedy wam powiem i ta wersja jest teraz kosmiczna wszystko jej poprawili. Jakby już wcześniej nie była dobra, to teraz jest po prostu totalną przeginką. E, mogą być sytuacje, gdzie ona jednym strzałem zamiecie po prostu całą drużynę. Masakra. No dobra, no ale kto będzie miał szczęście, to ją trafi. E, ja raczej nie będę miał, bo to jest 0,1% szans na też żywiołaki. Jak już będę czekał, aż pojawi się na um, przymierzu mistrzów. Więc jeśli ktoś ją trafi, super, gratuluję. Um, ja miałem dwie monety, jeszcze mi jedna została, to miałem trzy, trafiłem Lexi, która też jest świetna, um, obniża obronę, czekajcie, bo nie widzę teraz, podbija obronę, tak, obniża obronę, ale tylko przeciwko mrokowi, natomiast spoko na wydarzenia, będzie można z nią teraz grać fioletami i używać takich kart jak Upiór, Aramis, Rochefort, i robić świetne wyniki. Także dzisiaj pewnie będą recenzje. Do zobaczenia.